Za chwilę zacznie się mecz dwóch odwiecznych rywali, który na pewno nie zawiedzie Państwa oczekiwań. Masz rację, Darku. Ja ze swojej strony jestem pewien, że te dwie reprezentacje dostarczą niezapomnianych wrażeń każdemu miłośnikowi futbolu. W dzisiejszym spotkaniu Kanada zagra przeciwko reprezentacji USA. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, a więc trener stawia dzisiaj na defensywę. Ideą tego systemu jest wyłączenie z gry zawodników ofensywnych rywali i odcięcie ich od podań. Tempo gry często zależy od defensywnego pomocnika, który kontroluje przestrzeń przed polem bramkowym i rozpoczyna wyprowadzanie piłki. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Zagrają wariantem 4-3-3 z szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywnych. Dwójka operująca na skrzydłach będzie odpowiedzialna za dogrywanie piłki w pole karne lub wycofywanie jej przed szesnastkę. Tam blisko siebie ustawieni pomocnicy mogą szukać środkowego napastnika albo próbować strzałów z dystansu. No, bardzo sprawne rozegranie przed zdobyciem gola. Zgodzisz się chyba. Idealne dośrodkowanie z lewej, ładne wykończenie akcji i bramkarz nie ma nic do powiedzenia. Tak się zdobywa gole, proszę Państwa. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Steven Vitoria. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Zdążył w ostatniej chwili. James. Scott Arfield. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Pulisic. Może teraz ruszyć skrzydłem. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. I piłka wybita do przodu. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Wea! Jest szansa. No uwaga, strzał, ale zablokowany. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Uderza. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Był, gdzie być powinien i oddalił zagrożenie od bramki. Pulisic. Uderzenie w stronę bramki. Scott Arfield. Ach, szkoda, strata. Toilet. Bradley. Jest szansa na wrzucenie z autu w pole karne. Jedlin. Zwarli szyki obronne i czekają na atak rywala. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Hutchinson. Scott Arfield. Davis. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Już blisko pola karnego. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował.
Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Oddaje strzał. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Spójrzmy na to z innego kąta. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Hutchinson. Atiba Hutchinson. Pulisic. Akcja skrzydłem. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Wybijają teraz do przodu. Ładnie się znalazł na skrzydle. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarzem ma trochę miejsca na strzał. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Pulisic. Strzela! Strzał, ale prosto w rywala. No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Jak można było jednocześnie tak dobrze rozegrać akcję z rzutu rożnego i tak fatalnie przestrzelić? Cała para poszła w gwizdek, jak to się mówi. Hutchinson. Atiba Hutchinson. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Bradley. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. To może być bramka. Brawa dla obrońcy za tę interwencję. No i mamy koniec pierwszej połowy międzynarodowego meczu. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Scott Arfield. Próbował, ale stracił piłkę. Ależ go wypatrzył. Prostopadłe podanie. Dośrodkowanie. Jest tam sam, w polu karnym. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Dobra pozycja do oddania strzału. Daleko wybijają. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Scott Arfield. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Pulisic. Bradley. No, udało się przejąć. Dobre, skuteczne podanie.
Znowu celne podanie tego zawodnika. Wymiana podań między dwójką graczy. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Świetny pomysł. Ten lob stwarza zagrożenie. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Pulisic. Jedlin. Dośrodkowanie, w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Oddalają grę od strefy obronnej. Będzie wyrzut z autu pod polem karnym rywala. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Wybijają teraz do przodu. No i proszę, znowu aut. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Osorio. Davis. Larin. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Jedlin. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Centra w pole karne, przepychanki. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Szansa! Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Pulisic. Wea! Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Strzela! Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Pulisic. Wszyscy doskonale się rozumieją na boisku i piłka wędruje jakby po sznurku. Dobrze się... Jest groźnie, może strzelać! Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Walet. Pulisic. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Daleko wybijają. No, może być groźnie. Will Trapp. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu.
No, chyba pomału szykuje nam się zmiana. Przejęli piłkę, popatrzmy. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Osorio. Walet. Mecz właśnie się zakończył. Bez wątpienia wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności. I'm a skeptic.